Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Czas na recenzję smartfona Sony Xperia XA Ultra, czyli smartfona z 6-calowym wyświetlaczem i rewelacyjnym przednim aparatem z optyczną stabilizacją obrazu oraz dodatkową lampą LED-ową doświetlającą twarz podczas nagrywania czy też wykonywania zdjęć. To jest ogromna zaleta. Jak widzicie, smartfon do małych nie należy. 6 cali wyświetlacz w porównaniu do Huawei P9, no jest znacząca różnica. Jedyną taką większą wadą, jaką znalazłem w XA Ultra, jest to, że smartfon w kieszeni, w dżinsach, no po prostu jest trochę duży. Ale jeżeli chodzi o obsługę internetu, obsługę czegokolwiek dosłownie przez tego smartfona, wszystko jest rewelacyjnie. Wyświetlacz 6-calowy Full HD sprawdza się super. IPS, in-play switching, LCD. Wyświetlacz ma świetne kąty widzenia, świetne kolory i jak sami widzicie, obudowa także wygląda rewelacyjnie. Mamy tutaj wersję jednokartową, czyli single SIM, ale występuje także wersja dual SIM standby, czyli DSS, dzięki czemu możemy wykorzystywać aż dwie karty SIM. Smartfon na rynku zadebiutował w maju 2016 roku, jednak już w lipcu był, jak dobrze pamiętam, dostępny na rynku, nie był tani, a w chwili obecnej, czyli 2017 rok, styczeń, mamy cenę tego smartfona na poziomie około 1500 zł. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Zwróćcie uwagę, że smartfon jest dosyć wydajny, o czym zaraz wspomnę, a sama obudowa, jak widzicie, jest naprawdę świetnie wykonana. Mamy osobny przycisk aparatu, mamy przycisk głośności, osobny góra-dół, przycisk zasilania starego typu bez czytnika linii papilarnych, ale tak naprawdę nie jest to wszystkim potrzebne. Nie jest to smartfon klasy premium, jest to średnia półka, ale naprawdę, jak sami widzicie, bardzo dobrze wykonana. Boki, mamy tutaj metalowe, góra-dół, plastikowa z tego co wyczułem, mamy gniazdo sławkowe, mikrofony, diody doświetlające do aparatu i wysłużące jako także latarki z przodu, z tyłu, dosyć dobre aparaty fotograficzne i obudowa w tylnej części matowa, mieniąca się, naprawdę fajnie to wygląda i jeżeli chodzi o odciski palców, jest solidnie wykonana w tylnej części. Z przodu oczywiście smartfon będzie się tutaj nam rysował. Mamy jeden solidny głośnik, złącze dodatkowe komunikacyjne i ładowania, mikro USB i wszystko ze sobą naprawdę świetnie współgra. Oczywiście na dole i u góry po jednym mikrofonie. Zestaw czujników, brakuje tutaj w tym smartfonie żyroskopu, dzięki czemu moglibyśmy wykorzystywać do oglądania zdjęć albo filmów 360 stopni, czy też wsadzić smartfona do na przykład gogli VR, ale myślę, że z tym brakiem można sobie tutaj, że tak powiem, jakoś poradzić. Jeżeli chodzi o wagę tego smartfona, smartfon nie jest najlżejszy, trudno byłoby oczekiwać od 6-calowca, żeby był lekki, 202 gramy, jest to wyczuwalne, jednak pewnie trzyma się tego smartfona i czyszczenie ekranu oczywiście też wymaga trochę więcej czasu, bo ekran jest po prostu większy. Jeżeli chodzi o szerokość smartfona, trzymając go w dłoni, 79 mm, góra-dół 164 mm, czyli nie jest to mały smartfon i grubość tego smartfona 8,4 mm. Nie jest też najcieńszy, ale też nie oczekiwałbym, żeby ten smartfon był cieniutki. Musi ta konstrukcja być wytrzymała na codzienne użytkowanie. Przyznam szczerze, niejednokrotnie na biurko mi gdzieś tam spadł raz na podłogę, nic się nie stało, konstrukcja jest porządna. Jednak gdybym ja tego smartfona używał, prawdopodobnie dokupiłbym jakieś plecki. Wydajność, jak widzicie, 49 tysięcy punktów w AnTuTu, to daje nam naprawdę dobre użytkowanie smartfona. Jednak pamiętajcie, że to jest średnia półka i nie ma co oczekiwać, że parametry, procesor czy też inne elementy będą tutaj z najwyższej półki. Co prawda mamy procesor MediaTek MT6755 Helio P10 i ośmiordzeniowy procesor 4x2 GHz i 4x1 GHz oraz układ graficzny Mali T860 MP2. Nie jest to najwydajniejsza jednostka, jednak do codziennej pracy, aplikacji, gier w pełni to wystarcza. Oczywiście przy najmocniejszych produkcjach będzie nam się coś zacinać oraz w programach testowych typu AnTuTu 3D Mark podczas testów. Jednak powiedzmy sobie szczerze, to jest oczywiście na wyrost test. Podczas normalnego użytkowania niemal wszystkie gry, jakie testowałem, od Mortal Kombat X i tym podobne, wszystko działało płynnie, dało się bez najmniejszego problemu pograć. Pewnie są też oczywiście i takie produkcje, gdzie ta grafika może nie wyrobić, ale myślę, że tego też nie oczekuje ktoś od smartfona z takim wyświetlaczem, takimi parametrami i za takie pieniądze. Całość pracuje na Androidzie 6.0.1.
Ma być Android 7.0 dostępny, o czym możemy się dowiedzieć z informacji nawet w pomocy samego smartfona, tak więc jest to dosyć dobra informacja. Spójrzcie, wchodzimy sobie w pomoc Xperia Care i tutaj wchodząc w oprogramowanie, informacje, mamy informację, że kolejna wersja będzie Android Nougat 7.0 i to jest bardzo dobra informacja dla zastanawiających się nad zakupem, czy też już posiadających tego smartfona. Tak więc planowana aktualizacja będzie, na chwilę obecną nie ma. Co dalej możemy powiedzieć o tym smartfonie? Pamięci RAM mamy tutaj aż 3 GB. Wewnętrznej pamięci mamy co prawda 16 GB, więc warto zaopatrzyć się tutaj w dodatkową kartę pamięci markową, podkreślam, minimum 10 klasy, jeżeli chodzi o zapis UHS-1, UHS-3, warto tą funkcjonalność mieć, karta będzie tutaj dodatkowo fajnie się sprawdzać. Jeżeli chodzi o to, co istotne, czyli aparat fotograficzny przedni i tylny, jest na naprawdę świetnym poziomie. Ten przedni, czyli do selfie zdjęć, mamy, tak jak już mówiłem, wyposażony w optyczną stabilizację obrazu. Z tyłu niestety optycznej stabilizacji nie mamy, ale jak widać jest to po prostu lider zdjęć przednich, czyli selfie. Przedni aparat ten taki, który robi naprawdę ogromne wrażenie, ma światło, czyli przesłonę 2.0, 16 megapikseli, optyczną stabilizację obrazu, dodatkową diodę doświetlającą LED i potrafi nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD. Autofokus oczywiście też tutaj mamy dostępny. Jeżeli chodzi o HDR, HDR także występuje tutaj. A jeżeli patrząc na przedni aparat, przepraszam, główny aparat, czyli ten tylny, mamy tam rozdzielczość zdjęć troszeczkę wyższą, 21,5 megapiksela, ale światło troszeczkę wyższe, mamy tutaj przesłonę 2.2, przez co zdjęcia w ciemniejszych warunkach no, po prostu są wykonywane troszeczkę dłużej, migawka musi troszeczkę dłużej zadziałać, więcej światła pochłonąć, w związku z czym czasami może się zdarzyć, że zdjęcia będą leciutko zamazane. Trzeba po prostu zwracać na to uwagę. Jak widzicie, przedni aparat tutaj w pełnym powiększeniu naprawdę świetnie sobie radzi przy sztucznym świetle z wykorzystaniem diody LED, czyli w kompletnej ciemności możemy zrobić naprawdę fajne zdjęcie sobie, czy też grupie kilku osób, czy to na imprezie, gdziekolwiek. Tak więc mamy tutaj naprawdę lidera, jeżeli chodzi o zdjęcia przednie. Dodatkowo oczywiście możemy szybciutko zmienić jakieś parametry zdjęcia, edytować, przyciąć, dodać jakieś efekty specjalne. Wszystko mamy w oprogramowaniu smartfona. Tak więc aparaty mamy tutaj naprawdę fajne. Tylna kamerka ma tutaj dodatkowo detekcję fazy, dzięki czemu zdjęcia łapią szybko ostrość podczas wykonywania w sztucznych warunkach, czy też oczywiście przy słonecznej pogodzie. Jednak w sztucznych warunkach należy uzbroić się w cierpliwość, bo czasami złapanie tego autofokusu przy słabym świetle no, trwa troszeczkę dłużej. Wartość przesłony jest wysoka, w związku z czym no, nie można oczekiwać tego samego, co od smartfonów z najwyższej półki. Ale myślę, że tutaj nie będzie z tym najmniejszego problemu. Czasami zdarza się, że aplikacja edytor zdjęć zostaje tak jakby zawieszona tym komunikatem, który żeście widzieli i to może sprawić komuś problem. Zauważyłem podczas testów, macie na kanale poradnik, a dokładnie porównanie aparatów 7 smartfonów, w tym właśnie XA Ultra, zobaczcie sobie, bardzo szczegółowe, że smartfon przy minusowej temperaturze minus 1, gdy wyciągałem po kolei smartfony, robiłem różne testy, XA Ultra miał problem z uruchomieniem lepszej automatyki, czyli trybu robienia zdjęć. Jedynie działało kręcenie filmów i w kręceniu filmów wykonywanie zdjęć tych klatek, ale wejście do lepszej automatyki było niemożliwe. Dopiero po przyjściu do domu przy dodatniej temperaturze wszystko działało, w związku z czym może mieć ktoś taki problem. Smartfona oczywiście uruchamiałem ponownie, testowałem i niestety nie dało się w minus 1 stopień uruchomić. Jak widzicie, próbuję tutaj zastosować opcję z uśmiechem, ale jakoś mi to nie idzie, czyli zrobienia zdjęcia. Być może coś źle skonfigurowałem, chociaż jak widzicie, zdjęcie z uśmiechem ustawiłem, no jakoś mi po prostu to nie idzie. No może mój uśmiech jest zbyt słaby. Jakkolwiek, jeszcze jedna próba. Uśmiechamy się, udajemy zadowolonych. Oczywiście ja zwykle jestem zadowolony, więc nie powinno być problemu, no ale jakoś mi nie idzie, no trudno. Okej, pośmiejemy się trochę z tego. Ustawień jest cała masa, mnogość, że tak powiem, więc aparat z dodatkowymi tu aplikacjami, które możemy wykorzystać, jest naprawdę bardzo ciekawy. Jednak troszeczkę mnie tutaj zawiodła funkcja efektów AR, zresztą sami zaraz zobaczycie dlaczego. Sporo tam jest funkcji, ale działa to tylko w specyficznych warunkach. Oczywiście ja powiem Wam szczerze, z tego w ogóle bym nie korzystał, ale są osoby, które wykorzystują, może jakiś 1%, ale warto o tym też i wspomnieć. Urządzenie się sporo może nie nagrzewa, ale jednak się nagrzewa podczas wykonywania zdjęć i filmów.
Sony ogólnie, jak tak sobie testuję różne smartfony Huawei, Samsung, Sony i inne, Sony jakoś tak sporo się nagrzewa podczas wykonywania filmów. No i czasami wyskakuje taki komunikat, że temperatura uległa wzrostowi i tak lekko się, że tak powiem, klatkuje cała obsługa smartfona. Ale to już myślę jest taka dodatkowa informacja. Jeżeli chodzi o samo przeglądanie i wykonywanie zdjęć z wykorzystaniem tego dużego, naprawdę dużego wyświetlacza 6-calowego, jest to naprawdę bardzo przyjemne. Wykonywanie czegokolwiek na tym smartfonie jest szybkie i łatwe. Jeżeli ktoś ma ogromne paluchy, czyli nie wiem, takie grubaśne paluchy, po prostu można powiedzieć robocze, to ten smartfon 6-calowy nada się takiemu użytkownikowi bardzo dobrze. Ponieważ każdym palcem trafimy w każdą opcję bez najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o wszystkie tu opcje jak Steady Shot, czyli elektroniczna, cyfrowa, optyczna stabilizacja obrazu, tutaj jej nie ma po prostu, jeżeli chodzi o tylny aparat. Tak więc ten Steady Shot i elektroniczna stabilizacja obrazu działa. Działa ciekawie, ale nie zaskakuje. Na pewno nie jest to samo co optyczna stabilizacja obrazu. Jeżeli chodzi o nagrywanie, mamy tutaj opcję detekcji miejsca, czy taki fokus kierowany, przyciskamy palcem, gdzie chcemy, żeby było śledzenie obiektu, i jakkolwiek ruszamy przy nagrywaniu wideo, ten autofokus działa naprawdę bardzo fajnie w Sony Xperia XA Ultra. Zresztą sami widzicie, podczas wykonywania, nagrywania filmów możemy bez problemu pauzować i wykonywać zdjęcia, czyli to, co tak naprawdę jest potrzebne podczas tworzenia jakichś filmów. Co jeszcze możemy powiedzieć? Smartfon ma oczywiście lepszą automatykę, manualne opcje, które widzieliście, można zrobić rozległą panoramę, jednak Sony tutaj tą funkcję rozległej panoramy powinno jakoś poprawić. Zobaczcie, o co mi tutaj chodzi. Możemy oczywiście wykonywać panoramę, fajnie, tylko ja tutaj nie widzę dalej opcji zatrzymania panoramy, bo co jak ktoś chce tylko kawałek? Oczywiście może wrócić i przetwarza, jednak to nie zawsze dobrze działa, zobaczcie. Samo łączenie tych zdjęć też jest kiepskie. Jakieś tutaj, jak widzicie, to jest naturalna rzecz, że robiąc panoramę z ręki, no niestety, ale to idealnie nie będzie działać, więc oprogramowanie powinno eliminować takie efekty, jakie przed chwilą widzieliście. Zobaczcie też teraz taką sytuację, gdy robimy panoramę na przykład w lewo, o ciach, zrobimy start. Proszę bardzo, ustawimy tutaj mniej więcej ostrość. Dobra, startujemy, lecimy, lecimy, lecimy. I tu bym chciał zakończyć. Więcej panoramy nie chciałbym robić. I zobaczcie, nie mam tutaj opcji niczego nacisnąć, żeby zatrzymać. Robiłem trochę wstecz, trochę tak. No i nie chce się zatrzymać. Zobaczcie, o co chodzi. Prawo, lewo. No, coś tu jest nie tak z tą panoramą. Przynajmniej w konkurencyjnych rozwiązaniach jest to znacznie lepiej dograne i przez to nie zawsze się zatrzyma i mamy taki efekt, jaki mamy, i trzeba to po prostu potem edytować. No i to jest troszeczkę słabe i to chyba wypadałoby jakoś poprawić. Jakiś przycisk powinien się pojawiać, gdzie chcemy zastopować po prostu robienie. No, ale jak widać, mnogość funkcji na pewno jest do wykorzystania i to jest praktyczna i dodatkowa cecha chyba większości akurat smartfonów Sony, ale i też nie tylko. I jeżeli chodzi o tutaj funkcjonalności dodatkowe, jak wirtualne AR, cała ta rzeczywistość, to jest ciekawa funkcja, ale to nie zawsze działa. Przynajmniej w moim odczuciu nie działa to dobrze. Działa to dostatecznie, czasami się pojawiają te różne ikonki, jakieś różne inne opcje, a czasami się nie pojawiają i muszą być specyficzne warunki, jak tutaj powierzchnię trzeba wykrywać. Takie to jest, w pewnych warunkach działa, w pewnych nie. Tak więc dla mnie jest to raczej nie do użytku, a inne funkcjonalności całkowicie są poprawne. Jak sami widzicie, no próbuję uruchomić, ale niestety nie radzi sobie. Jaśniejsze miejsce musi być potrzebne, mimo że jest naprawdę świetnie doświetlone. Tak więc jeżeli chodzi o aparat, jestem bardzo pod wrażeniem. Parametry są bardzo ciekawe, szczególnie ten przedni, który cały czas widzicie. Lampa doświetlająca jest naprawdę świetnym rozwiązaniem przy zdjęciach. Jest to lepsze rozwiązanie niż odświetlanie czy wyświetlanie białego ekranu podczas robienia selfie, jak to występuje na przykład w Galaxy S7 czy też Huawei P9. Taka dioda daje naprawdę znacznie lepsze efekty. Tu, jak widzicie, można dogrywać różne funkcjonalności dodatkowe właśnie w tym rozwiązaniu rzeczywistości wirtualnej, te AR, czyli tej funkcjonalności aparatu. Fajnie można się tym pobawić i to jest na plus. Jak widzicie, jest tego dosyć sporo. Jednak, tak jak już mówiłem, mnie to jakoś specjalnie nie przekonuje i myślę, że Was także. Zobaczcie, uruchomimy sobie tą funkcję. Tak, zgadzamy się na te wszystkie zasady, warunki. I jak widzicie, no trudno mi jakoś
załapać, żeby to po prostu działało. Kiedyś wydaje mi się, że w Z1, jak testowałem, działało to troszeczkę lepiej. Pojawiały się te potworki, czy co tamkolwiek możemy dodać do zdjęcia. No znacznie lepiej to działało. Tutaj jakoś tak, no jak widzicie, słabo. Chcę, ale nie umie. Ale jak sami widzicie, sześciocalowiec tutaj rewelacyjnie się sprawdza podczas obsługi aparatu czy czegokolwiek. Po prostu wszystko jest ogromne. Przez to lepiej widzimy całą zawartość, a ekran jest naprawdę bardzo jasny, bardzo kontrastowy. Biały to biały, czarny to czarny. I tutaj w serii X, jeżeli chodzi o wyświetlacze, Sony zrobiło naprawdę krok do przodu. W serii Z mnie strasznie denerwowały te prześwietlenia pod kątami. Czarny był szary i tym podobne. A tutaj już jest naprawdę na solidny plus. Co możemy teraz powiedzieć, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o audio? Nie mam tu co prawda żadnych MP3, żeby odtworzyć, zatem zaraz włączymy sobie Spotify'a, tam możemy sobie coś puścić, mniej więcej można usłyszeć, jak audio działa, ale spójrzmy sobie teraz na ustawienia w audio. Jest tutaj sporo ustawień, które możemy dostosować do własnych potrzeb. Zobaczcie, mamy tutaj ustawienia audio dodatkowe, takie, które są istotne ze względu głównie na słuchanie przez kabel, czyli przez złącze mini jack 3,5 mm, korektor, bas, wszystko możemy postawić według własnych opcji, preferencji, różnego rodzaju gotowe presety, nawet własne ustawienia dwa możemy sobie dostosować. Jest to dosyć ciekawa funkcja. Dodatkowo niektóre z tych funkcji są dostępne także przy słuchawkach Bluetooth, bo wiem, że sporo z Was użytkuje Bluetooth słuchawki. Ja na przykład używam Samsung Level One. Level, przepraszam, on wireless, czyli bezprzewodowe, świetnie się sprawdzają. Wiem, że wielu z Was także wykorzystuje i tam mamy do opcji wykorzystania w tym smartfonie także i w słuchawkach taki kodek aptX, który jest naprawdę bezstratny. Tutaj mamy główne takie presety dla słuchawek akurat Sony, ale zostawiamy ogólne w sytuacji, kiedy używamy z innych po prostu słuchawek. Mamy tutaj opcję w Bluetoothie, czyli w komunikacji Bluetooth 4.1 A2DP profil, dzięki czemu stereo normalnie przechodzi przez Bluetooth na słuchawki stereo. Dodatkowo motywy możemy tu zmieniać na jasny, ciemny w ustawieniach dokładnie audio, ponieważ wieczorami, gdy słuchamy sporo audio, wolimy mieć ciemniejszy ekran, dzięki czemu no po prostu jest nam, oczy nam nie psuje, czy bardziej nie denerwuje nas tak jasny wyświetlacz. Fajnie, że takie drobne, ale opcje są. Tak więc jak widzicie, mamy tu też możliwość wyłączenia, włączenia sobie Spotify'a w muzyce. Działa to naprawdę ciekawie i zresztą zaraz będziecie mogli sobie zobaczyć, usłyszeć, jak głośny jest ten pojedynczy głośnik. Naprawdę fajnie się sprawuje. Jak mieliście okazję posłuchać, głośnik jest naprawdę bardzo wydajny. Podczas słuchania z tego głośnika w większym pomieszczeniu, więcej osób, bez problemu damy sobie tutaj radę. Oczywiście, gdy gramy i zasłonimy głośnik dłonią prawą, no to będzie troszeczkę nam gorzej, bo mamy tylko jeden głośnik, ale jest dosyć duży, tak więc odpowiednio trzymając smartfon nie będzie najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o łączność, mamy tutaj dość bogato, można powiedzieć standardowo jak na smartfony obecnie. Mamy tutaj LTE. Mamy tutaj Wi-Fi, ABGN, Wi-Fi Direct, oczywiście hotspota też możemy ze smartfona sobie zrobić, Bluetooth 4.1, mamy kodek aptX, o czym wspomniałem, mamy Low Energy, mamy A2DP, czyli stereo po Bluetooth, mamy GPS-a, mamy GLONASS-a, mamy NFC, mamy dodatkowo radio FM z RDS-em i złącze komunikacyjne, jeżeli chodzi o kabelek na dole, czyli micro USB, wersja druga. I mamy też USB hosta, w związku z czym USB OTG działa, możemy podłączyć sobie tutaj na przykład jakiegoś pendrive'a, czy też jakiś dysk poprzez odpowiednią przejściówkę, czy też ewentualnie przez taki pendrive, który ma końcówkę micro USB, możemy bezpośrednio wpiąć do naszego smartfona. Jeżeli chodzi o komunikację Wi-Fi, zero problemów z routerem, z kilkoma routerami, z którymi się łączyłem. Jeżeli chodzi o stabilność, wszystko działa jak należy i tutaj nie można przyczepić się do niczego. Jak widzicie, smartfon naprawdę świetnie się prezentuje, świetnie leży w dłoni, przepraszam, i jestem z niego naprawdę zadowolony. Jeżeli chodzi o jakąś taką pracę wydajną w tym smartfonie, też nie mam nic do zarzucenia. Ten ośmiordzeniowy procesor naprawdę daje sobie bardzo dobrze radę, co mnie troszeczkę dziwiło, bo myślałem, że będzie lipa. Jeżeli chodzi o
Tak jak widzicie tutaj, o, przejdźmy sobie do GPS-a, bo wiem, że sporo osób ten moduł interesuje. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Nawigowanie z tym smartfonem, łapanie fiksa, to wszystko działa naprawdę rewelacyjnie. Sama duża obudowa, no sprawdza się tutaj w tym wypadku. Sam kompas, bo kompas też mamy, też sprawdza się. Mamy czujnik zbliżeniowy, mamy akcelerometr. Jednak brakuje tego jednego takiego modułu, czyli żyroskopu, gdybyśmy chcieli właśnie filmy 3D, przepraszam, 360 przeglądać na YouTubie. Mamy tutaj, jak widzicie, radio FM. Oczywiście trzeba podłączyć słuchawki, żeby pracowały jako antena właśnie do radia. Tak więc fajnie, że ten dodatek jest. Tak jak już wspominałem, micro USB w wersji 2.0 jest i USB host też jest. Jak widzicie, smartfon za około 1500 zł jest naprawdę bardzo dobrze wyposażony, bardzo dobry ekran, wydajny smartfon, wszelkie złącza komunikacyjne odpowiednie są. Jak widzicie, brakuje tutaj niektórych rzeczy, ale jest też moduł oświetleniowy, dzięki czemu mamy czujnik światła i spokojnie możemy uruchomić sobie opcję w naszym wyświetlaczu, a dokładnie w ustawieniach wyświetlacza, żeby automatycznie smartfon dobierał sobie jasność podświetlenia. Fajnie, że ta funkcjonalność jest, czyli można powiedzieć, że wszystko w tym smartfonie po prostu gra. Zobaczcie, przejdźmy sobie do ustawień. Pokazuję Wam tutaj troszeczkę więcej, ale wiem, że Was to interesuje. Automatyczna jasność, ciach i wszystko działa. Fajnie, że można ustawić uśpienie tutaj, w Sony akurat jest to standard, aż do 30 minut, gdzie u konkurencji najczęściej jest do 10 minut, czyli inaczej mówiąc, wyświetlacz przez 30 minut cały czas jest dostępny. Fajnie też, że mamy w wyświetlaczu tu balans bieli i ulepszenie obrazu. Dzięki temu wyświetlacz w moim przekonaniu jest bardzo, bardzo fajny. Tutaj można skonfigurować według własnych ustawień. Mamy tu też latarkę, jak w większości smartfonów. Latarka jest ciepła i naprawdę bardzo dobre światło daje. Zobaczcie, naturalne kolory odbijają się od dłoni. Latarka jest naprawdę bardzo użyteczna. Dodatkowo, jako że mamy diodę z przodu, możemy w aparacie uruchomić sobie tę diodę na stałe, nawet nie kręcąc filmu, i wykorzystać tę diodę jako latarkę po prostu. Zobaczcie, o, włączmy sobie na przykład tutaj latarkę na dole, jako przednią tą diodę, którą widzimy, i możemy wykorzystać smartfona jako latarkę z przedniego aparatu. No, dla mnie bomba. I tego oczywiście konkurencja nie ma. No, może nie wszystkie smartfony, o tak bym powiedział. Jak widzicie, dioda mocna do doświetlenia, do robienia zdjęć i filmów, rewelacyjna. Tak więc jak ktoś szuka jakiegoś smartfona gdzieś tam do youtuberowania, czyli właśnie kręcenia filmików, vlogów i tym podobne, to ten smartfon mógłby się wydawać idealny. Co prawda rozdzielczość, tak jak już mówiłem, Full HD, 4K tutaj w tym smartfonie nie mamy, ale myślę, że to nie jest problem. Przejdźmy teraz do baterii i ładowania. Bateria, jak widzicie, tutaj przynajmniej w zestawie, który dostałem do testów, mamy tutaj 5V, jeżeli chodzi o napięcie prądu stałego, i 1,5A ładowanie. Ładowanie tego smartfona nie należy do najszybszych, musimy liczyć się tutaj z czasem ładowania około 2700, jak dobrze pamiętam, tak dokładnie 2700 mAh baterii. No musimy liczyć się tutaj z czasem około 2 godzin, coś koło tego. To będzie różnie bywać, powinno być mniej więcej stabilne i takie samo, jednak jeżeli będziemy dodatkowo używać smartfona, a nie będzie wyłączone, to ładowanie może trwać nawet i 3 godziny. Warto zaopatrzyć się w tym smartfonie w jedną fajną rzecz, czyli w powerbanka. Dobrze mieć po prostu powerbank przy tym smartfonie, szczególnie jeżeli gdzieś wyjeżdżamy. Powerbank 2A, sobie taki kupić, 10 000 mAh i smartfona z 2,5-2 razy doładujemy bez najmniejszego problemu, szczególnie jeżeli lubimy dużo grać. Co dalej? Nie ma w tym smartfonie, nie zauważyłem funkcjonalności, no nie ma po prostu szybkiego ładowania, czyli Quick Charge 2.0. Przydałoby się, akumulator szybciej by się doładowywał, czyli około 1,5 godzinki i mielibyśmy smartfona naładowanego. A tak musimy troszeczkę dłużej, przy wyższym oczywiście napięciu. Jak sami widzicie, przeglądarka internetowa, takie zakończenie, podsumowanie możemy sobie teraz zrobić. Zobaczcie, jak to wszystko się prezentuje na 6-calowym wyświetlaczu Full HD. Nie ma najmniejszego problemu z ostrością, kontrastem, kątami widzenia. Myślę, że Was tutaj nie muszę jakoś szczególnie przekonywać do tego. Sami widzicie, że przeglądanie stron jest po prostu bardzo wygodne i to w pionowym trybie. Pełne wersje stron uruchamiają się bardzo, bardzo szybko, bardzo czytelnie. Przeglądamy, nie musimy tutaj się o nic martwić. Jeżeli chodzi o multitasking, zauważyłem, że przeskakiwanie pomiędzy programami uruchamia je ponownie. Mimo 3 GB RAMu, zobaczcie, tutaj gra była uruchomiona, wracając do niej uruchamia się ona znowu ponownie, czyli smartfon w tle nie trzyma tych aplikacji, czyli nie możemy, że tak powiem, wskakiwać w nie w dowolnej chwili. Znaczy możemy, ale niestety będziemy tutaj
zmuszeni do po prostu uruchamiania ich ponownie, co niektórych może troszeczkę denerwować, ale myślę, że jakość, wydajność tego smartfona spokojnie sobie poradzi i to są oczywiście też kwestie oszczędzania energii, bo trzymanie w ramię wszystkich aplikacji w tle no, nie wpływałoby też dobrze na baterię, a wyłączając te aplikacje, zostawiając tylko po prostu pamięć ich, no to jest też zaleta dla baterii, no ale dla użytkownika i testów różnego rodzaju, jakie spotykamy w internecie, raczej nie. Warto też wspomnieć o kilku dodatkowych rzeczach. Mamy tutaj oczywiście połączenie z urządzeniami, czyli Miracast, czyli możemy podłączyć się do telewizora i wysłać bezpośrednio obraz z naszego smartfona, jaki jest, i dzięki temu na przykład grać, czy też wykorzystywać smartfon, że tak powiem, bezpośrednio widok lustrzany na naszym telewizorze, czy też projektorze, który ma taką funkcjonalność. Sporo telewizorów z Wi-Fi taką funkcjonalność ma. Mamy tryby oszczędzania energii, stamina. Jak widzicie, stamina, ultra stamina, one naprawdę dają nam spore poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o baterie. I jednak wykorzystywanie ich zawsze ukraca pewne możliwości w smartfonie, o których możecie poczytać sobie w informacjach, czyli jakie funkcje zostaną wyłączone, takie jak na przykład GPS, wibracje i tym podobne. Czyli taka, można powiedzieć, delikatna radość z używania smartfona. Im więcej włączamy funkcji oszczędzania, oszczędzamy sobie tą baterię, ale te wszystkie takie dodatki, które są w smartfonie, które zwiększają jego atrakcyjność, no po prostu się wyłączają. Tak jak na przykład właśnie GPS, wtedy w Facebooku nie możemy korzystać z znajomych w pobliżu, gdzieś tam jakieś funkcjonalności wibracji, gdzie to jest fajne, jak coś tam zawibruje, gdy gdzieś tam klikamy. To jest oczywiście indywidualne. Tutaj mamy taką fajną funkcję też w pamięci, inteligentne oczyszczanie, to domyślnie jest włączone, jednak ta funkcjonalność też powoduje oczywiście oczyszczanie inteligentnej pamięci i tym podobne, ale w niektórych przypadkach może to też denerwować, bo właśnie no niektóre aplikacje po prostu w tle już przestają działać, nie działają tak poprawnie, jak powinny. No, coś za coś. Ja tą funkcjonalność zwykle wyłączam. Mnie ona nie jest potrzebna, podczas testów też nie zauważyłem, żeby sprawiało to jakieś problemy. Tak więc do wyboru, do koloru, jak kto woli. No, oczywiście aplikacje, jeżeli chodzi o te zainstalowane w smartfonie, lepiej trzymać te, które używamy, niż tam zapychać sobie pamięć, bo jak już mówiłem, 16 GB pamięci ROM, czyli pamięci wewnętrznej, to nie jest dużo. W obecnych czasach 32 daje poczucie takiej, można powiedzieć, szczególnie dla graczy na smartfonach, czy też bardziej zaawansowanych użytkowników, lepszą kwestię, jeżeli chodzi o pamięć. 16 GB nie jest to dużo i warto w tym wypadku od razu zastanowić się nad kartą pamięci. Jak widzicie, cały interfejs działa szybciutko, bez najmniejszego problemu przechodzimy pomiędzy różnymi aplikacjami, a 6-calowy wyświetlacz daje nam naprawdę komfort użytkowania tego smartfona. Oczywiście mamy tutaj różnego rodzaju opcje, jak kopie zapasowe, różnego rodzaju opcje, jak właśnie o przywrócenie ustawień i tym podobne, i tym podobne. To wszystko, co we wszystkich smartfonach tak dokładnie spotkamy. I przez to, że mamy taki duży wyświetlacz, mamy tu też obsługę łatwą, taką dosyć jedną ręką. Wystarczy z rogu prawego lub lewego w dolnej części smartfona, jeżeli tą funkcję mamy, zresztą ona jest domyślnie włączona, zmniejszyć sobie wyświetlacz i dzięki temu niektóre aplikacje łatwiej się obsługuje jedną ręką. Zaraz zobaczycie. Jeżeli chodzi o Androida, mamy tutaj co prawda 6.01, ale niebawem pewnie będzie tutaj sprawa związana z Nougatem 7, w związku z czym pewnie wszyscy będą bardzo zadowoleni. Zobaczcie, włączyłem sobie przeglądarkę i przejdźmy sobie z rogu dolnego, tak do środka ekranu, pyk. I zobaczcie, aplikacja się zmniejsza. Bez problemu wtedy możemy jedną ręką, mniejszą dłonią wykorzystywać. Możemy przesunąć w prawo, lewo, wszystko zależy, kto jest prawo czy leworęczny. Zobaczcie. I teraz kciuk już spokojnie dosięga do funkcjonalności. Może być taka sytuacja, że komuś to będzie odpowiadać i wykorzystywać. Jednak przypuszczam, że raczej nikt z tego korzystać nie będzie, ale funkcjonalność jest i ok. Tego typu smartfon zwykle wykorzystujemy, trzymając go jedną ręką, a drugą po prostu paluchem przeciągając. Rzadko można spotkać kogoś, kto obsługuje smartfona jedną dłonią, jednym palcem, bo zdarzają się potem przypadki, że smartfon wylatuje z rąk i wio. Chociaż ten smartfon trzyma się świetnie w dłoni, to nie ulega wątpliwości, że wypaść może. Mnie raz wypadł podczas wykonywania właśnie czynności jedną ręką, tak więc smartfon do obsługi jedną ręką się nadaje, ale raczej do przeglądania jakichś PDF-ów czy coś takiego, gdzie przesuwamy prawo, lewo, czy też zdjęć. Co można powiedzieć na podsumowanie? Smartfon wart swojej ceny.
Tak, jest wart swoje ceny. Seria X mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Te funkcjonalności, które są tutaj w Sony Xperia XA Ultra, aparat, szczególnie dodatkowa dioda, płynność działania, procesor może nie jest najwydajniejszy, ale daje sobie naprawdę bardzo fajnie radę. Mnogość funkcjonalności i cena około 1500 zł, RAM 3 GB, to wszystko mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło i spokojnie mogę Wam ten. Na sam koniec warto wspomnieć jeszcze o aparacie i dokładnych zdjęciach, jak robi z maksymalnym zoomem, z LEDem, tak więc warto myślę spojrzeć jeszcze na kilka takich fotek, jakie wykonałem. Tu będzie na przykład o zdjęcie przednim aparatem w ciemnej atmosferze. Co prawda dwie lampki z boku, ale bez doświetlającej lampy słabo. Zobaczcie, lampa doświetlająca, ta LEDowa z przodu świetnie się sprawdza, doświetla osobę wykonującą zdjęcie bez problemu. Tutaj mamy zdjęcie bez żadnego doświetlenia, tylnym aparatem i z doświetleniem. Widać, że jest troszeczkę takie mocno białe, lekko w niebieski dochodzi, ale nie jest białe. Ale lampa jest naprawdę solidna. Tutaj mamy maksymalny zoom cyfrowy, bez oświetlenia i z doświetleniem. Myślę, że aparat jest naprawdę w porządku. Jak sami widzicie, smartfon w całości jest godny polecenia i tu zobaczcie sobie zdjęcie bez zoomu i z zoomem. Jest naprawdę w porządku, jeżeli chodzi o balans mieli. W tym momencie zakończymy. Już zachęcam Was do subskrypcji kanału, łapkę w górę, komentujcie i mam nadzieję, że ta recenzja dała Wam pewną informację na temat smartfona. Cześć Wam! Thank you.